wsłuchiwał się, gdzie jest jej głos. W domu jej nie mógł zastać. Domofon milczy kolejną noc. W jej oknach nie ma światła. Telewizja Polo TV. Polo TV, proszę bardzo. Wojtek Grodzki, kłaniam się, witam bardzo, bardzo serdecznie. Oglądacie Vipo Disco Polo Hity. Moi drodzy, za nami premiera poprzedniego odcinka. Zespół Miraż, Janusz Konopla, Ona kochała go. A przed nami kolejna kosmiczna porcja dobrego brzmienia. Prawdziwa epidemia dobrej muzyki. Wirus muzyczny prosto z Wertkowicz koło Chrubieszowa. Jarek, Przemek i Hubert, czy informacja Baflo. Witamy serdecznie, kochani, witamy wszystkich widzów Polo TV, gorąco oczywiście. Cieszymy się, że dotarliście. Były problemy na drodze? No nie było, było super, ale bardzo, bardzo daleko do was. Uwierzcie mi, że warto, naprawdę, warto, dobrze, że... Przepraszam, dobrze, że przyjechaliście. Damy naprawdę prawdziwa epidemia. Dzisiaj naprawdę będzie się działo, będzie bardzo gorąco. Dzisiaj cztery premiery, kochani. Jedna z nich to Pudzian Band, Krystian Pudzianowski. Druga będzie od was, od zespołu Baflo. I jeszcze oprócz tego Jorgus i Ewa Basta. Będzie naprawdę bardzo, bardzo mocno. Zarażamy dzisiaj, zarażamy dobrym humorem i dobrą muzą. Zaczynamy Vipo. Dość naiwna ballada tu jest o dziewczynie tak pięknej jak sen. Gdy spotkałem ją ten pierwszy raz, to samochód sam z wrażeniem i zgasł. Takie ładne oczy, więc na pewno czymś zaskoczy. Takie słodkie usta, jak rodzynek smak. Takie ładne nogi, gdzieś od nieba do podłogi. Takie piękne ciało. Całe szkło, o, o, e. Przy niej nie czułbym się źle. O, o, u. Chcę cię przy sobie mieć tu. Jak mówiłem, samochód mi zgasł. Taki bajer na ładne oczy, więc na pewno czymś zaskoczy. Takie słodkie usta, jak rodzynek smak. Takie ładne nogi, gdzieś od nieba do podłogi. Takie piękne ciało, już czuję ciebie mi brak. I brunetki, i blondynki wiedzą, jak wygląda męska gra. Znamy wasze gierki, nie wiesz nawet jak. Oglądacie Vipo Disco Polo Hity. Dzisiaj w naszym studio prawdziwa epidemia. Epidemia muzyczna, zespół Baflo. Raz jeszcze Jarek Trele Morele Morelewski, pseudonim Strauss, Przemek w środeczku i tam na skraju Hubert, prawda? Panowie z Werbkowic koło Chrubieszowa, czyli wy się znacie doskonale z formacją Strych i Mefis. Dokładnie znamy. Pozdrawiamy gorąco również. Chłopaków, pozdrawiamy, tak? Tak, pozdrawiamy gorąco. Jest jakaś rywalizacja między wami? Tak, ostro. Gramy codziennie w golfa. A o fanki? Ale my wygrywamy zawsze. A o lokalne fanki z Chrubieszowa? Lokalne, mnóstwo ich jest. Pozdrawiamy również, tak, również. Czyli wszyscy się podzielicie spokojnie, tak, wystarczy dla każdego. Dobra, panowie, Baflo, nazwa sama w sobie w ogóle intryguje. Moje pierwsze skojarzenie jako kibica sportowego było takie, że jest w NHL, w amerykańskiej lidze Buffalo Sabres. To jest taka kanadyjska miejscowość. Jesteś na dobrym tropie. Tak? Coś takiego? Dokładnie. Jaka jest geneza tej nazwy? Wiesz co, no chodzi tutaj o to, że ściągnęliśmy też, znaczy może nie ściągnęliśmy, użyliśmy tej nazwy. Jest to miasto w Kanadzie. A skąd pomysł w ogóle? Co? No, jest miasto gdzieś tam, no nie, no na Syberii, no, kolegi, na nazwę. Kolegi, tak?
powiem, że tak, kolegi, tatuś pojechał, wiesz, samochodzikiem fru i Kanada. Został sponsorem i... No nie, no sponsorem, no. Możemy tak to nazwać. I tak go honorowaliście. Tak, był w tym mieście i zaczerpnęliśmy nazwę od tego miasta. Jasne. Buffalo ma w składzie nie trzech, a czterech dżentelmenów. Czwartego dzisiaj nie ma razem z nami, to jest DJ Presto. Tak, dokładnie. Krzysiu, tak? Dlaczego go nie ma? No, do tego nie ma, że jest bardzo zarobiony. Miał wczoraj bardzo prestiżową imprezę DJ Presto. Odpoczywa na prostu. Ale pozdrawiamy serdecznie. Krzysiu, DJ Presto, pozdrawiamy gorąco. Panowie, wy tak naprawdę na poważnie rozpoczęliście swój start na scenie disco polo od pewnego kawałka. Wierny jak przyjaciel. Chyba o nim. Tak, prawda? Zgadza się. Chyba od tego się wszystko zaczęło. 2010 rok. Teledysk właśnie emitowany w stacji Polo TV. Tak, u nas też był grany w Polo TV też, Vipo również był grany. Za co jesteśmy również oczywiście bardzo wdzięczni. Bardzo się cieszę. I to była taka trampolina, ten Przemek, ten Wiernek przyjaciel. Podskoczyliśmy do góry, w jakimś tam stopniu staliśmy się rozpoznawalni na rynku. Jak na trampolinie. Jak na trampolinie właśnie góry. Do góry. I przez to bardziej zrobił się taki boom. Bo przed tym Wiernek przyjaciel co było? Co graliście? Mieliście jakąś płytę? W ogóle kiedy powstał zespół? Funkcjonowaliście wcześniej? No oczywiście, funkcjonowaliśmy od 2000 roku, także skład się wielokrotnie. Roku, tak, 2000 roku skład się wielokrotnie zmieniał. To dekadę się płytę robi, panowie? Co to? No słuchaj, jesteśmy leniwi po prostu. Ale wybielamy was dzisiaj, naprawdę. Dokładnie. Wybielamy was dzisiaj. Bierzemy się do pracy po prostu. Składamy mundurki, idziemy do Teraz pracy. Teraz ta praca w ogóle mknie bardzo intensywnie, dlatego że obiło mi się uszy, że współpracujecie z człowiekiem z dużym potencjałem. Mówię o Emilu Jeleniu. Dokładnie. Pozdrawiamy gorąco. Bardzo fajnie nam się współpracuje, także jego ciekawe czasami pomysły, prawda, są wykorzystywane i dzięki temu, jeżeli coś, prawda, wychodzi na światło dzienne i podoba się komuś, to jest nam bardzo miło i myślę, że... Jak nam znaliście kontakt z Emilem, jak to się zaczęło? Tutaj przez kolegę. Przez kolegę Huberta, tak, bardzo operatywny człowiek. A co, Emil bardziej ingeruje w teksty, w aranżację muzyczną? Aranżację muzyczną raczej, no fajny człowiek, fajny kompozytor, można powiedzieć. Znacie jego kawałki, Beat Magic? No, oczywiście. Oni są na naszej liście, na przykład W cieniu wiesz, tam Alex Chopin, Polska Wyspa. Tak, dokładnie. No, a mam nadzieję, że wy, no właśnie, bo wy dzisiaj przyjeżdżacie z premierą. Jeszcze nie mówmy bardziej szczegółowo. Ukryjmy ją. Ale mam nadzieję, że ta premiera również zagości na naszej liście do 10. Mamy tego również taką nadzieję. Tego wam życzę. Panowie, a powiedzcie jeszcze w takim razie, czy jakaś nowa płyta się szykuje? Coś no, w ogóle? Kochani, tak, dokładnie. Tak. Właśnie o tej płycie wspomniałeś, to ja powiem, że już za kilka miesięcy. Coś takiego będzie, tak? Oczywiście. I skład, macie już materiał? To będzie coś bardziej densowego? To będzie bardziej takie... muzyka taneczna. Muzyka taneczna, którą dokładnie każdy sobie odbiera, słucha sobie, prawda, w domu, czy podoba się, nie podoba się, ale myślę, że no, chcemy po prostu tworzyć muzykę i dawać ją ludziom, nie? Raczej mkniecie z duchem czasu, prawda? To nie jest takie rasowe, stare disco polo z klawiszami takimi... Nie, ale nic nie mamy oczywiście do muzyki tanecznej. Ogólnie chcemy po prostu tworzyć muzykę taneczną i jeżeli to się komuś podoba, jest nam bardzo miło. Słuchajcie, no to może zaprośmy naszych widzów teraz na próbkę waszych możliwości. Rozpoczniemy od tego roku 2010. Przed nami, moi drodzy, Buffalo, zespół Buffalo z utworem Wierny jak przyjaciel. Możemy cię, Jarku, możemy cię trele morele poprosić. A kapella. Proszę, możemy? Spróbuj, proszę. Wielką przyjemnością to zrobię. Choćby nawet skończył się świat, będę czekał na znak, będę wciąż. O, bardzo ładnie. Buffalo, Wierny jak przyjaciel. Taki ranką świat, który znam od lat, zawsze taki sam, kiedy wstaję. Ciągle czekam na jakikolwiek znak, na jakąś zmianę. Ile można tak przy tym oknie stać, wypatrywać i wciąż mieć nadzieję, że pojawisz się, zauroczysz mnie i nie odejdziesz. Choćby nawet skończył się świat, będę czekał na znak, czekam wciąż. Choćby nawet skończył się świat, będę czekał i tak.
Jezusa. Czekam, aż się zjawi w zasięgu mym oczu twoich blask. Więc chodź, dłużej tak nie mogę czekać tu na ciebie całą noc. Więc chodź, pokaż mi tę drogę. Boję się wykonać pierwszy krok. Na zabawie tej wszyscy bawią się, a ja stoję sam, bo dziewczynę, która skradła serce me, porwał jakiś pan. W głowie tysiąc słów, w jednym imię twe. Cóż poradzić mam, że urodę swoją omamiłaś mnie. Tobie wszystko to, co mogę dać. Nie wypali kieliszek dłoń, by ukoić ból. Będę pił do końca z kompanami, to lepsze niż walić głową w mur. Do dna zdrowie tego pana, widocznie on więcej szczęścia ma. Do dna niechaj przy nim dama, dzień po dniu miłości wielkie chwa. W dalszym ciągu bardzo rozrywkowa, za chwilę również bardzo konkursowo, dlatego że pora na konkurs. Dzisiaj w ramach nagród pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie, otrzymają nieco bardziej obfite, obszerne zestawy płytowe. Panowie z Buffalo, wy płyty jeszcze nie macie, czekamy na waszą debiutancki album, to może w ramach takiego wsparcia naszej idei konkursowej stroje byście dorzucili. Nie ma problemu, mogę już. Kochani, mamy 3-1 na zapasie. To umówmy się, że za chwilę się pozbędziemy tego. Z autografami. Zazwyczaj jest tak, że wręczamy naszym telewidzom po 3 zestawy płytowe. Dzisiaj z uwagi na to, że pytanie będzie bardziej takie zawiłe, może skomplikowane, tych płyt będzie aż 5. A pytanie brzmi następująco. Już za tydzień naszym gościem będzie formacja Bracia Lewkowscy. Podajcie proszę tytuł utworu, z którym zespół ten debiutował na antenie Polo TV. Pytanie nie jest zbyt proste, ale wierzę, że internet przyjdzie wam z pomocą i sobie znakomicie poradzicie. Nagrodę oczywiście wyślemy pocztą, także odpowiedzi wraz z adresem przysyłajcie nasz adres mailowy. Adres mailowy jak zawsze tradycyjnie wipomałpa.polotv.com.pl. Co ważne, chłopaki z Buffalo deklarację właśnie złożyli. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Najbardziej dyplomatyczne zachowanie. Pozdrawiamy. Co u ciebie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A za moment kolejna premiera dzisiejszego odcinka. Coś specjalnego od człowieka, który wychodził właśnie z cienia swego większego brata. Mowa o Krystianie Pudzianowskim. Propozycja właśnie od niego. Nie tak dawno zapowiadałem premierę klipu Cała Sala, a dzisiaj czas na kolejną porcję muzycznych propozycji właśnie od zespołu Pudzian Band. Przed wami premiera dzisiejszego odcinka, utwór pod tytułem Czuję, kiedy jesteś. Pudzian Band, zapraszamy serdecznie, teraz przed wami. Czuję, kiedy jesteś. Nasze ciała tak rozgrzane. Czuję, kiedy jesteś. Nasze ciała tak rozgrzane. Czuję, kiedy jesteś blisko mnie. Nasze ciała tak rozgrzane. W żyłach płonie krew. Czuję, kiedy jesteś blisko mnie. W ekstazie namiętności wciąż porywasz mnie. Czuję, kiedy jesteś. Zagubieni jak noc i dzień. Ciągle szukamy siebie. Jak długo, kto dowie. Na horyzoncie świata ciągle szukam cię. Tak delikatna, piękna, jak zawsze wołam cię. Nie mogę zapomnieć tamtych chwil, gdy byliśmy razem. Czy jeszcze pamiętasz tamte dni? Pozwól nam się znaleźć. Czuję, kiedy jesteś blisko mnie. Nasze ciała tak rozgrzane, w żyłach płonie krew. Czuję, kiedy jesteś blisko mnie. W ekstazie namiętności wciąż porywasz mnie.
Ponownie po krótkiej przerwie oglądacie Nieustania. Mam nadzieję w znakomitych humorach i nastrojach Vipo Disco Polo Hity. Dzisiaj naszymi gośćmi przypomnę 3/4 składu Buffalo, czyli dokładnie. Jarek, Przemek i Hubert. Jeszcze panowie. Krzysiu. Gorąco. Krzysiu Presto, tak? Krzysiu tak, Presto, DJ Presto. Pozdrawiam Krzysia cały czas. Krzysiu, pozdrawiamy. Wiem, że masz Krzysiu, wiele zarobiony, prestiżowych imprez, więc w porządku. Panowie, no, czas na chwilę chyba dla was najważniejszy, bo nie ukrywajmy, że dobrze się bawimy, ale jest również cel nadrzędny, czyli promocja waszego składu, waszej twórczości. Czas na premierę. Z czym dzisiaj przychodzicie do Vipo? Kochani, przychodzimy z najnowszym naszym merkiem, który już mogę powiedzieć, że możesz to nazwa oczywiście zespołu Buffalo. Może jeszcze nie mów, może czekaj, możemy. No dobra, możesz, dobra. Pozdrawiam. Nie. Pozdrawiam. Powiem, że zespół Buffalo oczywiście promuje Vipo. Swój nowszy teledysk, który nosi nazwę Bierz Tylko Mnie. Mhm. Skąd pomysł na ten teledysk? Oczywiście. No, jesteś wypuszczony, czy co? Jak to wygląda? Strasznie. Słuchaj, to normalnie to... Nie podlega wątpliwości, że jestem wypuszczony, słuchajcie. Po tym białym korze jest nieskazitelnie wypuszczony. Wiesz, tutaj jest, no... Emil się udzielał, oczywiście bardzo mu dziękujemy za to. Ja udzieliłem swojego wokalu i bardzo to fajnie. Słyszeliśmy kawał dobrego głosu. Oj, tak. Cieniutki taki. Właśnie. Nie, dobry taki, naprawdę. Jak bicie serca, słuchaj. Pomysł na teledysk, żeście sami na to wpadli, czy to jakaś... Tutaj współpracowaliśmy też właśnie panowie, którzy nam realizowali ten teledysk, czyli firma... Jest, profesjonaliści. Profesjonaliści, tak, z Lublina, pozdrawiamy Grońca również. I oni tam zaproponowali nam różne sytuacje sceniczne, które wykorzystaliśmy właśnie w tym wideoklipie.
Myślę, że się spodoba. Mamy taką nadzieję. Przemek, a ty jak oceniasz, powiedz, bo teraz Jarek dominuje tu naszą konwersację, a ty jak mi się bardzo podobało, bo dziewczyny były, a dziewczyny jak są, to jest zawsze fajnie. No proszę. Jemu też się podobała, tylko takie trochę skromne. A ta twoja fryzurka na Tomasza Lisa z lat 90. Na Tomasza Lisa? Tak, co z tą Polską? Robi furorę pewnie u płci pięknej. Tak, a tymczasem mamy przyjemność, nasi drodzy telewidzowie, drogie VIP-y przed telewizorami, zaprosić was na premierę. Pierwszy raz w Polo TV, pierwszy raz w VIP, w ogóle pierwszy raz w Polsce, prawda? Dokładnie. Utwór pochodzący z twórczości, z dorobku muzycznego zespołu Buffalo, który dziś jest naszym gościem. Utwór pod tytułem... Bardzo nam miło, oczywiście. Bierz tylko mnie. Bierz tylko mnie i Buffalo. Zobaczmy razem. To chyba najlepsze z miejsc, o jakim nie śniło się. I oto dziś jestem tu. Kilka skrzynek dla dziewczynek. Dookoła rozglądam się i widzę, że nie jest źle. Tylko jedna chwila i już mam ją. Się skończy film, to może okazać się, że ja rozczarowałem cię. Nie jestem do końca zły, lecz czasem przychodzi myśl, baw się bez względu na to, co zdarzy się. Choć wiem, że jesteś niebezpieczna, za tobą stoi narzeczony tłum. No panowie, szapoba, no rewelacja dla mnie, bo wiesz tylko mnie po prostu. No naprawdę, znaczy nie, że tak personalnie, wiesz, ale naprawdę świetny numer, chłopaki, autentycznie, rewelacja. Mam nadzieję, że... Cieszymy się bardzo, że się podoba. Mam nadzieję, że... Hubert, tak myślisz, przyjmie się? Jestem przekonany 100%, także się... O, proszę, to jest... Pewność siebie, rozumiem z niego, słuchaj. Hubert, właśnie tego ci życzę. Skromny chłopak, słuchaj. Hubert, żółw, Hubert, twoja żółwka, no nie robisz. Dobra, bomba. Słuchajcie, no to właśnie dobrze, że bo teraz jesteśmy w dobrym momencie. Ja życzę, że życzę wam, żeby ten utwór, Bierz tylko mnie, wskoczył na naszą listę przebojów top 10, bo za chwilę notowanie, kolejne notowanie tej listy. Numer 39 zdaje się notowanie, top 10 VIP od Disco Polo Hity. Dzisiaj troszkę to przetasujemy wszystko. Dzisiaj, moi drodzy, spada zespół Verdis i zanim wam powiem, co na miejscu 10, to jeszcze parę słów o zasadach, o regulaminie. SMS-y kierujecie na numer 7242, w treści wstukujecie VIP, numer klipu, dane oczywiście macie cały czas wyświetlane na ekranach waszych telewizorów. No dobrze, zaczynamy na miejscu 10. Jak myślicie? Nie macie zielonego pojęcia. O, przepraszam, no, na pewno nie jesteście to wy, bo dlaczego? Bo was nie ma na liście. Dokładnie. I tekst Szatynki. Hej, szatynki, szatynki.
Zniszczenie Wińska. Spadek z miejsca 8. Dzisiaj na 9. Kolejny tydzień z nami. Łączy nas noc w najświeższym remiksie. Mamy do stracenia. Czekam, żebyś znów dotknął mnie bez słów, tuląc mocno w swych ramionach. Już się kończy dzień, zabierz proszę mnie gdzieś magiczną noc. Nie ma lipy. Z repertuaru Marcina Siegieńczuka spada nam również, tym razem z 6 na 8. Vipo.370 to treść SMS-a, którego oczekujemy. 7242, 2 złote plus was. Polecamy. Krystian, piękne kobiety i fajny klub. Czy to recepta na sukces? Sądząc po ilości odsłon na YouTubie, to chyba tak. Dzisiaj z 9 na 7. Krystian, gratulujemy. Na pozycję 6. Aby zagłosować na ten utwór, wystarczy wysłać SMS pod numer 7242. Panie i panowie, pomóżmy chłopakom ze Strychu. Ciągle ci czegoś brak. Coś rani ci serce i czegoś ci żal. Nie możesz zapomnieć, wspomnienia są zbyt gorące. O tak, już minął tydzień. Ciągle ci czegoś brak.
utwór ten jest znany już dość długo, znana melodia, znany pierwowzór W cieniu wierzb, czyli inaczej mówiąc, polska wersja I Like Chopin, miejsce piąte. Dzisiaj na czwartym poprzeczka postawiona dość wysoko. Dość humorystyczny klip i piosenka. Temat ostatnio popularny. Zarówno w telewizji, w kinie, jak i na drodze. Drogówka, władza i takie tam. Allegro Dance. Ty tylko chcesz, możesz ją mieć. Musisz wykazać jakąś chęć, bo z walcą można dobrze żyć. Nie trzeba nawet tego kryć. To nie przesada. Zaczyna się, strzała amora trafia mnie. Przecieram oczy, patrzę i dziewczyna chyba nasi śni. Czy to jest jawa, czy to sen? Ona do auta prosi mnie. To chyba dla mnie dobry znak, by poczuć władzy smak. Bo z władzą można dobrze żyć, lecz trzeba trochę zbytnym być. Ty tylko chcesz, możesz ją mieć. Dzień temu na czwartym, dzisiaj na trzecim. Jedna lokata w górę. Jorgus, nasz niedawny gość w utworze Jesteś. Jeśli chcecie głosować, doskonale wiecie, co macie robić. 7242. Ty jesteś inna, miejsce drugie. Głosujecie? Jeśli nie, to przypominam, 7242, koszt SMS-a to 2 zł plus 2. Warto pomóc Januszowi. Yeah.
miejsce pierwsze, tym razem zagotowany Patryk. Zagotowany, a może raczej ugotowany. Tak czy inaczej, dość gorący. Jedna z najnowszych propozycji tego zespołu awansuje z miejsca trzeciego na pierwsze. After Party gratulujemy, a fankom dziękujemy za wsparcie. Wciąga mnie, dajesz mi wszystko to, co tylko mogę chcieć. Za każdym razem, gdy widzę cię, czuję, że we mnie coś na maksa gotuje się. Właśnie w tym tygodniu przedstawia się nasze zestawienie 10 waszych zdaniem największych hitów i propozycji. Jeszcze musimy sprostować pewną informację. Powiedzieliśmy przed listą przebojów, że zespół Strych, Strubieszowa, wasi przyjaciele, zajęli trzecie miejsce tydzień temu. A to nieprawda, bo zajęli które? Jedyneczko. Pierwsze, dokładnie. Zajęli pierwsze, panowie, pozdrawiamy. Tak, dzisiaj spali na szóste, więc, więc wiecie. Powrócą. Powrócą, my też to wierzymy. Słuchajcie, czas na podsumowanie naszego zestawienia. Hubercie, na miejscu trzecim to się znalazło? Miejsce trzecie, Jorgus jesteś. Jorgus jesteś, pewnie, że tak. Na miejscu drugim mieliśmy Janusza Konopę, zespół Miraż, a na miejscu pierwszym Jarku. Kochani, to jest niespodzianka. Nie wiem. After Party, gotuje cały się. Gotuje cały się, dokładnie. To chyba nie jest niespodzianka. Patryk ostatnio święci triumfy. Zaczęło się od bujaj się, potem było tylko ona jedyna i teraz... Nie, wolno to powiedzieć naprawdę. Taka, patrzcie, konkurencji się boją, prawda? No, także, nie, nie, w porządku. Trele Morele, Jarku, naprawdę... Trele Morele, pozdrawiamy wszystkich. Również. No właśnie. Wracamy do tematu. Standardowo, on jest nie do zadania, nie do dogięcia po prostu. A my tymczasem od Buffalo płynnie przejdziemy do... bo koniec naszego wywiadu teraz. To... Basta. Panowie, basta. Znacie Ewę? No, znamy, znamy. Znamy, prawda? Tak, tak. Ewa naprawdę, w ogóle ona prowadzi też program w Polo TV. Prowadzi program, państwo na pewno również doskonale znacie. Angażuje gwiazdy w różne ciekawe, dziwne projekty, skrajne sytuacje. Tymczasem dzisiaj w naszym programie z czymś ciekawym, z czymś muzycznym, będzie to najnowszy klip Ewy Basty. Utwór pod tytułem Już nie zatańczy dla mnie. Jest to taka swoista odpowiedź troszkę na największy przebój ale kto nie lat. No właśnie, nie wiadomo kto. Doszukamy się podmiotu lirycznego w tym utworze. To będzie twoje zdanie, Jarku. Musisz się doszukać tego podmiotu lirycznego. Myślę. W każdym bądź razie jest to taka swoista odpowiedź na hit ostatnich miesięcy. Odpowiedź kobieca. Kobiety się spięły, wydelegowały Ewę i jest coś właśnie takiego. Już nie zatańczy dla mnie. On, pijany w pień, leży jak cień. Już nie zatańczy. Nie, zobaczcie. Sympatii, życzliwości naszych gości naprawdę działa rewelacyjnie, już jestem uodporniony. Jestem uodporniony, zespół Buffalo. Panowie, bardzo wam dziękuję, naprawdę. Było mi niezmiernie miło. Również dziękujemy bardzo. Długa podróż, ale męcząca. Opłaciło się, prawda? Opłaciło się. Promocja przed taką publiką to naprawdę rzecz bezcenna. Bezcenna. Dzięki pięknie. Ostatni klip naszego dzisiejszego spotkania to tematy nieco rzadziej przez nas grane. Niesamowici kolesie. Najprawdziwsi bracia, jest ich cała masa, bo dokładnie czterech. Dość mocno podobni, przynajmniej niektórzy. Bracia
bracia Lewkowscy, bo o nich mowa, jest już świeżutki klip od nich, za tydzień będą naszymi gośćmi, wówczas wam to zaprezentujemy, coś o pewnej Marysi. A tymczasem coś bardzo, bardzo ciekawego, w zasadzie historyczna sprawa. Na antenie Polo TV startuje od dzisiaj nowy program, dokładnie o godzinie 19.45, tuż po Disco Polo Live. Po raz pierwszy będziecie mieli szansę, historyczny moment, zobaczyć Marcina Siegieńczuka w roli gospodarza nowego cyklu, bardzo, bardzo ciekawego programu. O godzinie 19.45 zresztą, przekonajcie się sami, profesor Topla teraz skieruje do was parę słów przesłania, krótki materiał przygotowany przez Marcina Siegieńczuka. A my się żegnamy, dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Baflo, dzięki pięknie, do miłego zobaczenia, cześć.